Chciałbym, żebyśmy sobie tutaj na początek spróbowali w głowie odpowiedzieć na kilka takich stwierdzeń, czy zgadzam się z tym, a może się nie zgadzam. Czyli robimy sobie taki mały test i odpowiadamy w głowie tak albo nie. I nie musimy się z tym z nikim dzielić, nie musimy dalej nikomu przekazywać, jakie były nasze odpowiedzi. Natomiast na pewno warto się zastanowić nad tymi odpowiedziami. Czy były twierdzące, czy były negujące? Pierwsze stwierdzenie. Polacy lubią narzekać. Tak czy nie? Politycy kłamią. Tak czy nie? Kobiety są bardziej wrażliwe od mężczyzn. Tak czy nie? Osoby rudowłose są fałszywe. Tak czy nie? Kobiety są gorszymi kierowcami niż mężczyźni. Tak czy nie? Cyganie kradną. Tak czy nie? Murzyni są leniwi. Tak albo nie? Rosjanie lubią pić dużo alkoholu. Tak czy nie? Niemcy cenią porządek. Tak czy nie? Osoby transpłciowe to zboczeńcy. Tak czy nie? Polak katolik. Tak czy nie? Widzę rozbawienie na waszych twarzach, więc mogę domniemywać, że poruszyły was te stereotypy, które tutaj się pojawiły, które zostały wymienione. No i właśnie nad tymi stereotypami chciałbym, żebyśmy się dzisiaj chwilę zastanowili. Ale co to ten stereotyp tak na dobrą sprawę jest? Definicja taka encyklopedyczna to taka, że stereotyp to nadmiernie uogólniony i uproszczony obraz określonej grupy społecznej, wyodrębnionej na podstawie łatwo dostrzegalnej cechy. Płeć, rasa, narodowość, klasa społeczna, zawód, zwykle podzielane przez większą zbiorowość. Czyli mamy coś uogólnionego, co w jakichś przypadkach się sprawdza. Jest to uogólnienie, które jest podzielane przez większą ilość ludzi, może nawet całe społeczeństwo. No i odnosi się do czegoś, co jest takie łatwo dostrzegalne, tak jak płeć, rasa, narodowość, klasa społeczna albo zawód. Jakie są plusy i minusy stereotypów? No, podstawowym plusem jest to, że w tym zalewie informacji, które aktualnie mamy, musimy w jakiś sposób porządkować naszą rzeczywistość, w której funkcjonujemy. No, siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie przetworzyć tych wszystkich informacji, które do nas docierają, i to powoduje, że próbujemy je w jakiś sposób segregować. I tu z pomocą przychodzą nam właśnie te różne kalki, różne stereotypy, które możemy przypisać do różnych grup, które łatwo nam przychodzą, bo na przestrzeni lat zdobywanego wykształcenia, funkcjonowania w jakimś społeczeństwie po prostu o nich słyszymy, nabywamy pewne informacje i no, siłą rzeczy jak z kieszeni wydobywamy w jakichś sytuacjach, w których się znajdujemy. Natomiast czy one są właściwe, czy tego rodzaju szufladki, tego rodzaju podejście do tego tematu jest tym, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować? Dlaczego stereotypy są szkodliwe? Bo na ogół są szkodliwe. Stereotypy opisują członków grup społecznych, a nie pojedyncze osoby. Czyli odnoszą się do jakiejś szerszej zbiorowości, pomijając te pojedyncze osoby, które tworzą tę zbiorowość, nadmiernie je uogólniają.
Zawsze stereotypowe atrybuty przypisywane są wszystkim członkom danej grupy, tak jak mieliśmy tam przykład tych Niemców, że są uporządkowani. Czy to do końca prawda jest, że wszyscy Niemcy są uporządkowani, a może niektórzy Niemcy nie są uporządkowani? No i to nadmierne uproszczenie obrazu grupy, czyli gdzieś ta szczegółowość jest zatracana w całym tym obrazie. Nie ma możliwości podziału, że no ci są może jednak inni. Stereotypy opisują wszystkich członków danej grupy jako identycznych. Dlatego tutaj te stereotypy powodują, że ten pełny obraz w jakiś sposób zostaje zaprzepaszczony. Gdyby którąś z tych tutaj wymienionych wcześniej stereotypów w jakiś sposób przeanalizować, no to Polacy lubią narzekać, uśmiechnęliście się, kiedy o tym powiedziałem. I powiem z bólem, że jedno z moich wystąpień niedawnych właśnie od tego stereotypu w jakiś sposób zacząłem, wykorzystałem go. I nikt wtedy nie powiedział mi, ale Artur, daj spokój, to nie jest prawda, nie wszyscy Polacy lubią narzekać. No ale możemy dojść do takiej sytuacji, że w pewnym momencie, jeżeli ktoś właśnie w ten sposób funkcjonuje, to może prowadzić do uprzedzeń, a w dalszej kolejności do dyskryminacji. Możemy tutaj dojść do takiej sytuacji, że ktoś stwierdzi, że nie zatrudni Polaka, bo nie cierpi, jak ktoś mu narzeka, ale zdecyduje się na Murzyna, który co prawda jest leniwy, ale przynajmniej nie narzeka. Możemy dojść tutaj do takiego stwierdzenia. Natomiast chciałbym się posłużyć też jednym takim przykładem, który mówi o tym, że te stereotypy są bardzo szkodliwe, który wiąże się ze stereotypem Żyda. Historycznie tutaj, kiedy podchodzimy do tego tematu, to na ten stereotyp na pewno składała się egzotyczność, sposób wyznawania, bogata duchowość, a w wersji negatywnej religijny fanatyzm. Jeżeli chodzi o kolejne cechy, to zaradność i inteligencja, natomiast częściej to była po prostu przebiegłość i nieuczciwość. To narodowość, która również jest kreatywna, ale negatywnie możemy podejść do tej kreatywności, że to po prostu byli wichrzyciele. I tak dalej możemy mnożyć te różne cechy, które mogłyby się złożyć na ten stereotyp Żyda. Natomiast kiedy sięgniemy do czasów przed II wojną światową i później II wojny światowej, to wiemy, że takie podejście do jednej narodowości poparte pseudonaukową tezą o wyższości jakiejś rasy doprowadziło najpierw do tego, że Hitler doszedł do władzy w 1932 roku, czy 33, w tej chwili nie mam pewności, właśnie na podstawie tego, że pojawiła się ta teoria rasy i były zarzuty do tego, że no, Żydzi byli tymi, którzy przyczynili się do tego, że Prusy w tamtym czasie przegrały I wojnę światową. W dalszej kolejności w 1935 roku weszły ustawy norymberskie, w których była ograniczona możliwość funkcjonowania społeczności żydowskiej w Niemczech. I w dalszej kolejności w 1939 zaczęła się masowa eksterminacja Żydów. Czyli widzimy, był jakiś stereotyp, który funkcjonował w tamtym miejscu, w tamtym czasie. No i jakiś ten stereotyp Żyda pojawia się również teraz. On nie został w zupełności wyrugowany z jakiejś takiej świadomości, ale w skrajnym przypadku stereotyp doprowadził do eksterminacji. Czyli widzimy, że pomimo tego, że my czasem śmiejemy się z niektórych stwierdzeń, to kiedy pojawią się konkretne okoliczności,
konkretne przypadki, jakiś zbieg różnych sytuacji może to doprowadzić do naprawdę, naprawdę strasznych rzeczy. Więc wydaje mi się, że ten temat jest bardzo ważny i powinniśmy się nad nim zastanowić. Tyle jakiegoś takiego wprowadzenia, natomiast ważna jest treść Pisma Świętego i teraz do niej zerkniemy. Dzisiaj już w czasie szkoły sobotniej cieszyliśmy się z tego, że Pismo Święte nie wybiela, nie opisuje ludzi jako idealnych, tylko opisuje ludzi takich, jakimi oni byli, z tymi ich błędami, które popełniali i z tymi wszystkimi rzeczami, które im wyszły i tymi, które im nie wyszły. I tutaj siłą rzeczy również jakieś przykłady stereotypów możemy znaleźć. Będzie ich kilka, ograniczymy się tylko i wyłącznie do treści Nowego Testamentu. I tutaj zerkniemy od razu do Ewangelii Jana 9 rozdziału, wersety 1 i 2. Tutaj Jarek już we wstępie czytał ten drugi werset. Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomym? Czyli widzimy, że w tamtym społeczeństwie, w tamtym czasie choroba była odbierana jako kara za grzech. Jakaś forma stereotypu. Choroba, grzech. Choroba, grzech. Czyli jak ktoś szedł sobie ulicą, albo dowiadywał się, że w jakimś miejscu pojawił się człowiek chory, to mógł zacząć od razu się zastanawiać, a co on tam takiego zrobił, że go coś takiego dopadło. Kolejny przykład, Ewangelia Jana, 4 rozdział, 9 werset. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 9 werset. Co się stało, zapytała kobieta, że ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? I tutaj taki dopisek jest: Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Czyli kolejne jakieś uogólnienie. Samarytanie to osoby gorsze od Żydów. Z Samarytanami się nie zadajemy, nie prowadzimy z nimi rozmów. Robimy wszystko, żeby takiego Samarytanina nie spotkać na swojej drodze. Do takiego wniosku ktoś, kto funkcjonował w tamtej biblijnej rzeczywistości, spokojnie mógł dojść, bo to było powszechne i łatwo przyjmowalne. Kolejny przykład, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział i 11 werset. Łukasz 18, 11. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak oto ten celnik. Celnik równa się grzesznik. Takie uogólnienie również tutaj możemy znaleźć. Łukasz 10 rozdział i werset 38-40. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski, przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. W tak kolokwialny sposób możemy tutaj to podsumować: kobiety do garów, ale tak ładniej to ujmując, no to kobiety jako osoby odpowiedzialne za posługę. Przypisanie jakiejś konkretnej roli dla konkretnej płci. I ostatni przykład, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział i werset 28, pierwsza jego część. Przemówił do nich w ten sposób: Wy wiecie, jak bardzo niezgodne z prawem jest dla Żyda przestawanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzanie ich. I tutaj poganie jako nieczyści. Dzisiaj w lekcji szkoły sobotniej nawiązywaliśmy właśnie do tego przykładu, kiedy Piotr miał spotkać się z Korneliuszem, jak wiele pracy musiał Bóg włożyć
w to, żeby przekonać go, że warto z tym Korneliuszem i z innymi poganami się spotkać. I mamy tutaj kolejny taki stereotyp, który właśnie mówi o tym, że poganie jako osoby nieczyste. I teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć, w jaki sposób Jezus podchodził do stereotypów, w jaki sposób On traktował ludzi, z którymi się spotykał. Czy podchodził właśnie do nich w taki sposób, w jaki był ogólnie przyjętą normą w tamtym czasie, czy być może w ogóle łamał te normy i nie akceptował ich. Ewangelia Jana 9, rozdział 3, werset, to tutaj o tych dolegliwościach, które spowodowały, że ludzie pytali, czy zgrzeszył on, jego rodzice, że się niewidomym urodził. I Jezus odpowiada na ten stereotyp w taki sposób. W 3 wersecie, Ewangelia Jana 9:3. Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Nie rodzice, nie ten człowiek, tylko po to, żeby mogła się objawić wola Boża, moc Boża w tamtym czasie, żeby Jezus mógł go uzdrowić i żeby miał przyczynę, dla której mógł rozprawić się z tym stereotypem, żeby ci ludzie, którzy byli świadkami tego wydarzenia, mogli zobaczyć, że choroba nie równa się grzech. Choroba nie jest efektem jakiegoś grzechu, który ktoś popełnił. I ten pogląd był bardzo popularny w tamtym czasie, że jeżeli ktoś chorował na jakąś chorobę, no to był wynik jego strasznego grzechu i w ten sposób Bóg karał tego człowieka. A Jezus tutaj mówi wyraźnie, to nie ta droga. W tym akurat przypadku, żeby objawiła się wielkość i moc Pana Boga. Jezus i Samarytanie. O tym też tutaj wspomnieliśmy. I mamy tutaj trzy przykłady, z którymi, które sobie przypomnimy, spróbujemy sobie przypomnieć. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział i werset 13-16. Wiemy, że Żydzi z Samarytanami nie przestawali i tutaj w jaki sposób Jezus odnosił się do tej społeczności. 17 rozdział 13-16. Czytamy tu takie słowa. I zawołali Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im, idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu. A był to Samarytanin. Dziesięciu trędowatych. Dziesięciu ludzi, którzy potrzebowali Bożego uzdrowienia. Dziesięciu ludzi, którzy doświadczyli wielkiej rzeczy w swoim życiu, bo przestali być izolowani, mogli wrócić do swoich rodzin, wrócić do swojej społeczności, czyli wielkie wydarzenie. Wdzięczność okazał jedynie Samarytanin, ten gorszy, ten, z którym Żydzi nie chcieli mieć żadnego kontaktu. Kolejny przykład, Ewangelia Jana, 4 rozdział. Jak słyszycie Ewangelia Jana, 4 rozdział, to wiemy, że tam się odbyła pewna rozmowa. Rozmowa przy studni. I tutaj przeczytajmy wersety od 21 do 26. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Boga w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni.
Jezus na to: ja jestem nim ja, który z tobą rozmawiam. Kobieta o wątpliwej reputacji w środku dnia w największym skwarze rozmawia z Jezusem Chrystusem. Samarytanka. I jakie wielkie rzeczy Bóg objawia tej kobiecie. Nie dość, że mówi o przyszłości, że sposób oddawania czci Bogu, ta liturgia, do której Żydzi byli tak mocno przywiązani, za chwilę nie będzie miała żadnego znaczenia. I to, że ta osoba, z którą ta kobieta rozmawia, jest tym, kogo się spodziewa, tym obiecanym Mesjaszem. Jezus tutaj daje wielki przykład dla tej kobiety, dla nas również, że to podejście, że Samarytanie są gorsi, to nie była dobra droga. Jezus właśnie tej osobie, jako jednej z niewielu osób w czasie jego służby, powiedział, że jest tym, na którego czekają, jest Mesjaszem. I powiedział to kobiecie samarytańskiej przy studni. I ostatni przykład w tym zakresie, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wersety 30-37. Może nie będziemy tego przykładu tak dokładnie czytać, natomiast wiemy, że w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, tutaj w wersetach od 30, możemy przeczytać historię o miłosiernym Samarytaninie. Wiemy, że z Jerycha, z Jerozolimy do Jerycha schodzili najpierw kapłan, później szedł Lewita, a jakiś człowiek leżał na poboczu i możliwe, że gdyby nikt się nim nie zainteresował, straciłby swoje życie. I pojawia się ten znienawidzony, nielubiany Samarytanin w tej historii, który nie dość, że zainteresował się tym człowiekiem, opatrzył jego rany, zabrał go na swoje zwierzę, którym podróżował, zawiózł go do pobliskiej jakiejś karczmy, opłacił jego rekonwalescencję i jeszcze później interesował się tym, że jak pojedzie w drodze powrotnej, a trzeba by coś dopłacić, to on to zrobi. Widzimy tutaj kolejny przykład tego, że nie można traktować całej społeczności jako jednorodnej, takiej, do której można przypisać jakąś jedną konkretną cechę i na podstawie tej cechy wywnioskować jakiś ogólny obraz, że Samarytanie są źli, Samarytan warto omijać, z nimi się lepiej nie zadawać. Tutaj te trzy przykłady, uzdrowienie trędowatych, rozmowa z Samarytanką przy studni i przykład miłosiernego Samarytanina wyraźnie pokazuje, że może rzeczywiście byli jacyś Samarytanie, którzy by pasowali do takiego podejścia, że może nie warto z nimi utrzymywać kontaktu zawsze, ale na pewno nie można tego odnieść do całej zbiorowości. Tam byli ludzie, z którymi Jezus opowiadał, których nawet uzdrowił, którzy potrzebowali z nim kontaktu. Jezus nie wahał się, żeby z tymi ludźmi się spotkać. Nie wybierał drogi okrężnej, którą mógłby ominąć ten obszar geograficzny w swoich podróżach, ale nawet specjalnie tamtędy przechodził, żeby spotkać się z tymi ludźmi. Kolejny fragment, też Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Tutaj Jezus i kobiety. Łukasz, 10 rozdział, od 41 wersetu do 42 czytamy takie słowa. Tutaj Marta skarżyła się, że Maria nie angażuje się w posługę i odpowiedź Jezusa Chrystusa dla Marty. Łukasz, 10 rozdział, 41 i 42. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Fajnie by było, żeby się zaangażowała w tę posługę, ale w tym czasie
ta osoba potrzebowała kontaktu z Jezusem Chrystusem i Jezus nie miał zamiaru jej tego odebrać. Funkcje, role można zmienić, można się nimi wymienić. Natomiast kontakt z Jezusem Chrystusem jest najważniejszy i tutaj Jezus nie gani Marty za tą prośbę, ale pokazuje, że Maria w tym czasie wybrała coś, co było jej potrzebne, coś, co było najważniejsze w tym danym momencie. Kolejny przykład, Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Tutaj wersety 37, 39 i 44, 48. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 37 do 39. Była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Widząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła z tyłu u stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka. To jawno grzesznica. I 44 do 48. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona: widzę tę kobietę, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg, a ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj, mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Kolejny przykład, kiedy Jezus dostrzega potrzeby konkretnych ludzi. Dopuszcza do siebie osobę, którą ten fajny człowiek, Szymon, chciałby widzieć gdzieś poza swoim domem. Tutaj Jezus również odpowiada na potrzeby tej konkretnej osoby i nie kieruje się jakimiś stereotypami w odbiorze, ale jest otwarty na kontakt z osobą, która potrzebuje jego pomocy. A swoją drogą, kiedy analizujemy treść Ewangelii, kiedy poskładamy te historie Marii Magdaleny i Szymona, no to okazuje się, że właśnie Szymon był tym człowiekiem, który doprowadził Marię Magdalenę do tego grzechu. A ten człowiek ma odwagę zwracać uwagę na to, że ta osoba, ta kobieta jest grzesznicą, a Szymon wcale bez winy nie był. Jezus i celnicy. Kolejny przykład. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 10 po 13. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów: dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Kolejny stereotyp. Celnik, kolaborant, grzesznik, z którym też najlepiej nie mieć nic do czynienia. Ale właśnie w takim towarzystwie Jezus przebywał, w takim towarzystwie widział swoje pole misyjne, w takim towarzystwie widział ludzi, którzy potrzebują jego pomocy, jego dobrego słowa. Nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Do takich ludzi Jezus trafił. I wreszcie Jezus i poganie, bo o nich też tutaj wspomnieliśmy. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 26 do 30 wersetu. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 26 do 30.
Była ona Greczynką, rodem z Syrofenicji. Zaczęła go prosić, aby wypędził z jej córki demona. On zaś zwrócił się do niej. Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Panie, odparła kobieta, i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. Wtedy jej powiedział, ze względu na te słowa idź, demon wyszedł z twojej córki. Czyli kolejna społeczność, z którą Żydzi w tamtym czasie nie chcieli mieć nic do czynienia. W żaden sposób nie chcieli się z nimi widzieć. Tutaj Jezus spotyka się z kobietą, Greczynką z Syrofenicji, która prosi go, żeby wypędził demona. I początkowo mogłoby się wydawać, że nie chce z nią współpracować, ale badał jej wiarę, badał jej podejście do niego, próbował z nią porozmawiać. Na pewno ta rozmowa trwała dłużej niż tutaj w tekście biblijnym jest to oddane. Natomiast Jezus spotyka się z poganką i odpowiada na jej potrzebę. I ostatni przykład. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. I tutaj mamy wersety od 5 do 13. Mamy tu przykład setnika, czyli człowieka, który był Rzymianinem, człowieka, który funkcjonował w tej żydowskiej społeczności również, ale z którym tak też myślę, że nie po drodze było Żydom w tamtym czasie. Jak Jezus traktuje tego człowieka? Ewangelia Mateusza, 8 rozdział 5 do 13. Tuż po wyjściu do Kafarnaum do Jezusa podszedł pewien setnik. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus i uzdrowię go. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy, jeśli któremuś mówię idź, idzie, innemu rozkażę przyjdź, przychodzi i jeśli swemu słudze powiem zrób to, robi. Jezus, gdy to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za nim. Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Setnik, poganin, dowód wielkiej wiary, większej niż jakąkolwiek znalazł Jezus w tamtym czasie w Izraelu. Kolejny stereotyp, który no nie ma racji bytu. Jakie wnioski płyną z tych tekstów? Jezus zawsze patrzył na jednostkę samą w sobie. Nigdy przez pryzmat jakichś takich kalek, stereotypów, które pojawiały się w tamtym czasie w przestrzeni funkcjonowania społecznego. On zawsze podchodził do Samarytan z odpowiednim szacunkiem. We właściwy sposób traktował grzeszników, celników czy kobiety. I dla nas Jezus, wierzę, że jest wzorem. I my również, tak jak żeśmy tutaj sobie na początku udowodnili, też mamy jakieś sposoby myślenia o innych ludziach, jakieś stereotypy, które być może ułatwiają pewne rzeczy, ale na pewno mocno zamazują obraz społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. I powinniśmy być wyczuleni na to, w jaki sposób z nich korzystamy i czy powinniśmy w ogóle z nich korzystać. Ale Jezus sam również był postrzegany stereotypowo i mamy tutaj dwa ostatnie przykłady, na które dzisiaj popatrzymy. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj będziemy czytali teksty od 46 do 51. A Natanael odpowiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Widzimy tutaj kolejny stereotyp, który tam funkcjonował. W Nazarecie to nic dobrego się nie może pojawić. A Natanael odpowiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, przyjdź i sam się przekonaj.
Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania. Natanael zapytał: skąd mnie znasz? A Jezus, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Wtedy Jezus mu powiedział: wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej. I dodał: ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępującego... Ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i zstępujących aniołów Boga. Natanael mógł mieć głęboką pokusę, żeby skorzystać z tego, że z Nazaretu nic nie może być dobrego. I gdyby to zrobił, odebrałby sobie możliwość kontaktu z Jezusem Chrystusem. Gdyby to zrobił, nie usłyszałby, że będzie otwarte niebo i będzie tam Syn Człowieczy i aniołowie wstępujący i wstępujący do nieba. Odebrałby sobie tę wielką możliwość kontaktu z Jezusem i myślę, że to spotkanie w jakiś sposób później procentowało w dalszym jego życiu. Kiedy obserwował rozwój misji Jezusa Chrystusa, to na pewno był jednym z tych ludzi, którzy za Jezusem podążał i mógł korzystać z tych błogosławieństw, które Jezus przekazywał w czasie swojej misji. I Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, tutaj od 16 do 30 rozdziału, 30 wersetu czytamy o Jezusie, który właśnie do tego swojego miejsca funkcjonowania do Nazaretu przychodzi w dzień szabatu i zgodnie ze swoim zwyczajem przychodzi do synagogi. Tam otrzymuje zwój księgi Izajasza, jest proszony o to, żeby przeczytać i czyta. Kiedy przeczytał, usiadł i zaczął opowiadać, w jaki sposób rozumie ten fragment Pisma Świętego. Wtedy zaczął do nich mówić, 21 werset: dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili: czy to nie jest syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział: zapewne przytoczycie mi to przysłowie: lekarzu, pokaż na siebie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman Syryjczyk. Na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Zerwali się, wypchnęli Jezusa z miasta i zawlekli aż na krawędź góry, na której leżało ich miasto. Chcieli go strącić, a on jednak przeszedł między nimi i oddalił się. Widzimy tutaj kolejny stereotyp, który się tutaj pojawia, że z jednej strony, jak ktoś z danego miejsca pochodzi, to nie ma nic do powiedzenia w tym miejscu. A z drugiej, ci ludzie patrzyli na Jezusa przez to, że znali Jego Ojca, wiedzieli, że to jest Józef, a tutaj nagle opowiada takie rzeczy, że Izajasz o nim pisze. Widać tutaj wyraźnie, że Jezus również był przez nich w taki stereotypowy sposób odbierany. Co zyskał Natanael? A co stracili Żydzi poprzez stereotypowe postrzeganie Jezusa Chrystusa? To jest pytanie, nad którym myślę, że warto się zastanowić. Zastanowić tym bardziej, że
spodziewamy się, jak prorok Joel pisze, że młodzieńcy i starcy będą prorokować w przyszłości, w czasach ostatecznych. Czy będziemy w sposób stereotypowy patrzeć na tych ludzi i patrzeć, skąd są, z jakiej społeczności, czy będziemy słuchać, co mówią i porównywać z treścią Pisma Świętego? Powinniśmy być bardzo wyczuleni na to, w jaki sposób patrzymy na drugiego człowieka. Więc żeby uniknąć takiego stereotypowego patrzenia, to powinniśmy mieć świadomość tego, że te stereotypy są w naszej głowie i zdobywamy je na przestrzeni lat, które żyjemy. One są niejako wdrukowane w nasze umysły. I to jest nasza wielka odpowiedzialność i rola, żeby zastanawiać się, w jaki sposób patrzymy na drugiego człowieka. Czy patrzymy na niego, bo tak się przyjęło patrzeć na jakąś grupę społeczną, czy patrzymy na tego konkretnego człowieka jako jednostkę, która jest wartościowa sama w sobie w oczach Pana Boga i do której może warto wyciągnąć pomocną dłoń. I już ta sama świadomość, myślę, że daje nam bardzo duży taki margines bezpieczeństwa, że nie uogólnimy nadmiernie, że nie spowodujemy tego, że nie dostrzeżemy konkretnego człowieka, któremu możemy pomóc. Stereotypy przeszkadzają nam w adekwatnym widzeniu innych ludzi, ale też w adekwatnym widzeniu siebie. No bo jeżeli popatrzymy na ten pierwszy stereotyp, że lubimy narzekać, a to sobie znajdziemy usprawiedliwienie, dlatego że kolejnego dnia i kolejnego dnia marudziliśmy, coś nam się nie podobało, czyli w jaki sposób utwierdzamy w naszym funkcjonowaniu te stereotypy wobec siebie. I świadomość stereotypów i myślenie o nich może pomóc nam w zaprzestaniu ich stosowania. Reasumując, czy będziemy jak Natanael, który wyszedł ze swojej strefy komfortu i poszedł spotkać się z Jezusem, czy będziemy jak Żydzi, którzy patrzyli w ten standardowy sposób i nie poznali Jezusa? Amen.